Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy, co dzisiaj ciekawego. No muszę powiedzieć, że tak, dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień sezonu raka, czyli wszystkiego najlepszego dla wszystkich raczków. I muszę powiedzieć, że dla mnie, jako dla bliźniaka, podsumowanie mojego sezonu, który właśnie minął, zakończa się dosyć spektakularnym, że tak powiem, zakończeniem. I mam wrażenie, że nie jestem wybrańcem, jeśli chodzi o tę energię. To znaczy, generalnie na pewno możecie doświadczyć jakiegoś większego podsumowania poprzedniego sezonu. I tak, oczywiście cały czas mówimy o tym, że coś tam się zakończa, jakieś tam cykle karmiczne zakończamy, ale mam wrażenie, że naprawdę od ostatniego czasu decyzje teraz, które tak naprawdę podejmujemy, to są decyzje, które już dawno wiedzieliśmy, że podejmiemy, ale teraz po prostu schodzą się, że tak powiem, to jest chyba to słowo, energie, które pozwalają w końcu które pozwalają w końcu utylizować, to znaczy no zwyczajnie możemy je wykonać, jeśli chodzi o te nowe decyzje, czy wszystko, co założyliśmy, że będziemy robić. Więc to, co mam wrażenie, że teraz energie proponują, to zwyczajnie realizację tego, co zadeklarowaliśmy, że zrobimy. Ale to tak słowem wstępu. Zaraz zobaczymy, co karty będą chciały powiedzieć. Może zupełnie coś innego. Czyż to nie był wiatr? Nie. Dziecko odwrócone. Empata odwrócony. Portal odwrócony. Krąg odwrócony. Ok, zobaczmy, o co tu chodzi. Dziewięć pałek. Cztery pałki i siedem pałek odwróconych. Wszędzie ogień. Zbicie argumentu co do twojej szczęśliwej przeszłości, jeśli chodzi o twój fundament. To jest tak jakby fundament, który, powiedzmy, te decyzje, nawiązuję teraz do informacji, których powiedziałam, że były wcześniejsze decyzje, które podjęliście, a które teraz szansę macie zwyczajnie zrobić, wykonać, zastosować, zadeklarować, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o energię działania ognia, to znaczy komunikacji. Jest w tym na pewno jakaś taka energia niemuszenia. To jest to, co się zmieniło. Jest coś, co już nie musisz. I w związku z tym, że czegoś nie musisz, możesz coś innego. Ciekawe.
To jest tak, jakby wyjść z muszenia, z przymusu bycia w strachu. O swoją stabilność, o swój fundament. Czyli na zasadzie, okej, jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna i co w związku z tym? Czyli powiedzmy, wypracowałeś sobie na pewien stopień zabezpieczenia twojego fundamentu. To znaczy, niezależnie od tego, co będzie się działo, jakie decyzje podejmiesz, ten fundament, który zbudowałeś teraz, nie rozpadnie się. I co w związku z tym? Jeśli nie musisz mieć już strachu, że twój fundament się rozpadnie, albo nie będzie w ogóle dla ciebie tego fundamentu, co w związku z tym, jaką decyzję w związku z tym podejmiesz? Prawda? I może się to wydawać, że tak powiem, oczywiste. No, jeżeli mam stabilny fundament, zrobiłabym to, zrobiłbym tamto i tak dalej. Ale to jest właśnie ten moment. I co w związku z tym? Jest w tym, może nie podstęp, ale jest w tym jakiś taki energetyczny trik, że może całkiem wcześniej, że tak powiem, wydawało nam się, że coś nam się wydawało, że te energie mają być większe, albo mają nam zapewnić jeszcze głębszy fundament, albo mają nam zapewnić jeszcze większe fundusze, albo coś mocniejszego, coś stabilniejszego, ale okazuje się, że ten fundament, który teraz sobie wypracowaliście, to jest fundament, który jest wystarczający. I znów cały czas słyszę to pytanie, i co w związku z tym? Tak jakby wszechświat, no dobra, no i co? No i dążyliście do tego momentu, no i co w związku z tym? Powiedz, co się zmieniło. To jest dosłownie tak, jakby nazwanie. I teraz wjeżdża do mnie jeszcze jeden temat a propos wczorajszego czytania. Jeśli chodzi o nasze sabotowanie, które mieliśmy tendencję, żeby uprawiać. I zatrzymajmy się na sabotowaniu samych siebie. Pomińmy kwestie innych. Okej, wypracowaliście sobie na tyle stabilny fundament, że strach, który był aplikowany poprzez duchowe ataki, nie jest już w stanie zburzyć tego fundamentu. I co w związku z tym? Czyli doszliśmy kolektywnie, mam wrażenie, do momentu, w którym możemy powiedzieć, to jest ten moment, na który czekaliście, to jest ten moment, na który czekałaś i czekałeś. I co w związku z tym zrobisz? Ja nie jestem, dobrze wiecie o tym, nie jestem żadną osobą, która będzie teraz siedzieć i cię motywować, dosz rodę, wiesz, że jest dobrze i tak dalej, bo nie jestem jakby tego typu mówcą. Jakimś tam motywacyjnym. Ale dosłownie to, co teraz przeze mnie przechodzi, to dosłownie taki pep talk, czyli takie chciałabym po prostu, zbieram energię takiego wsparcia i teraz widzę, jak samolot na linie ciągnie szybowca. Nie wiem, czy się orientujecie, ale szybowiec to jest taki samolot, który nie ma silnika. I żeby szybowiec mógł polecieć, potrzebuje jakby dwóch form wystartowania. Albo ktoś, kto go ciągnie, żeby go wyciągnąć w powietrze i później go spuścić z tej liny i wtedy może szybowiec szybować. Albo potrzebuje wysokiej góry,
żeby po prostu stoczyć się z tej góry i wystartować bez niczyjej pomocy. I dosłownie mam wrażenie, że chodzi o pozwolenie sobie na chwycenie ręki kogoś, kto zrobi ci taki pep talk, czyli taką gadkę motywacyjną, typu taką perfidnie płytką gadkę motywacyjną, która będzie po prostu strzałem w dziesiątkę dla ciebie, typu nie poddawaj się właśnie w tym momencie, nie wmawiaj sobie tych energii, które mówią ci, że nie możesz. Działaj, ponieważ w tym momencie jest dokładnie wszystko ustawione w ten sposób, żebyś mógł zrealizować wszystkie zamierzenia, które są częścią twojej przeszłej deklaracji. Pod spodem mamy magika. Okej, będę kontynuować wyciągać karty. Jeżeli rezonujecie z tym czytaniem, to w opisie filmu jest mój adres mailowy i udostępnię wam przedłużone czytanie. A jeżeli czytanie przedłużone kosztuje 20 zł, a jeżeli to wszystko, to dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, pa, pa.